Cześć wszystkim, z tej strony Astrid, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Tomb Raider 2. No i dobra, mamy przed sobą tutaj ogień, natomiast ja słusznie zrobiłam, że nie szłam dalej. Nie w tę stronę. Słusznie zrobiłam właśnie, że nie szłam dalej. Dlaczego? Ponieważ oczywiście ja bym ominęła sekret. Zdawałam sobie sprawę, że on gdzieś tutaj jest, tylko właśnie nie byłam pewna gdzie. I okazuje się, że dźwignia jest tutaj ukryta, można powiedzieć, w sensie ukryta. W cudzysłowie ukryta, rzecz jasna, z uwagi na to, że to po prostu ja nie umiem szukać i jestem ślepa, tak więc tak, to jest czasówka generalnie, więc lecimy. Tak, trochę spróbujemy pokluczyć, że tak powiem. Poprzednio znaleźliśmy drzwi właśnie tutaj i się udało za pierwszym razem, więc bardzo dobrze. I teraz tak, ja sobie po raz kolejny tutaj zapiszę, z uwagi na to, że widzieliśmy ile, po poprzednim odcinku widzieliśmy ile za oknem właśnie było ryb mało przyjemnych dla mnie. Dlatego też właśnie na wszelki wypadek sobie zapiszę i chyba mnie żadna nie skubnęła? Cudem. A, bierz sekret! Dobra, lecimy w taki... O, teraz mnie zdziabnęli. I to chyba porządnie. No ale cóż, jednak po coś mamy te apteczki, więc sobie po prostu z nich skorzystamy po tym, jak już wyjdę na powierzchnię. Znaczy, no na frak. Tak więc, zapis ponowny. Super. I dobra, mam jakąś apteczkę, taką, której mi nie szkoda. W sumie wiecie co? Póki co się nie będziemy leczyć. Może. Póki co jeszcze sobie pochodzimy. I teraz tak. Mamy te dwie dźwignie, tak? Których potrzebujemy użyć, żeby móc przejść na drugą stronę tego ognia. Dlatego też pędzimy. Ile sił w nogach Lary, a że Lara ma niezłą parę w nogach, to możemy pędzić bardzo długo, że tak to ujmę. I naturalnie sobie aktywujemy dźwignię. Tylko halo, no weźcie mi, dajcie widok tutaj dźwigni. Dziękuję bardzo. Okej, okay. Czy ja nie wycelowałam? Dobra. W sensie wiecie, bo pytanie było takie, czy wyceluję tam w to podwyższenie. Ale oczywiście nie. I dobra, biegniemy w takim razie. Lecimy. Co prawda tutaj... W sensie inaczej, to tak czy siak jest czasówka, więc... No, chwilę zajmuje oczywiście, aczkolwiek... myślę, że nie jest tak źle akurat biec. W sensie, nie jest to aż tak zła czasówka, że wiecie, że zaraz mi się kompletnie ten ogień... O nie, przepraszam, to jest taka zła czasówka, że kompletnie się ogień zaraz włącza. Dobra, wiecie co, spróbujemy w takim razie właśnie, żeby ta była dźwignia, że tak powiem, pierwsza. I zobaczymy, może to potrwa dłużej. Kurde Bela, ale dlaczego się zatrzymujesz, Lara? O, rury! Ciekawe, czy się uda. Pewnie nie. Kurna raz. Ja tak bardzo nie pamiętam jeszcze drogi, jaką się tu pokonuje, oczywiście. A, nie skoczyłaś! Jak tam przybiegnę, to będzie jeszcze ogień włączony, nie? Zędrzycie, bo to jest po prostu fart, nie? Fart oraz umiejętności moje. Pędzimy! Ha, udało się! Dobra, zapis. To jest święta, więc zapis. Okej, okay, jaką? O! Jak na styk się udało! Dobra, co ja mam wyposażone? Chyba Uzi, tak. Nie wiem, w dalszym ciągu mnie kaszel męczy, więc wybaczcie mi to, moi drodzy widzowie. Aha, jesteśmy już tutaj. Okej, okay, ja wiem, co tutaj jest, mówiąc wprost. Dlatego też ponowny zapis, ponieważ boję się złych ryb, które właśnie będą tutaj męczyć. Znaczy, jedna chyba będzie męczyć. I tutaj nie lubię tego fragmentu, w którym się tu pływa. I teraz tak, gunwo widzę, że tak powiem. Bym chciała sobie tutaj tą dźwignię przełączyć. Kurka wodna, nie tak, Lara. O Jezus Maria, to się nie uda. To też jest oczywiście czasówka, żeby nie było. To się nie uda. Nie jestem w stanie już to powiedzieć. Tak, już się zamknęło. Jak ja nie lubię wody w tej grze. To jest normalnie nieludzkie.
niehumanitarne i w ogóle. Dobra, wiecie co, ja sobie wczytam grę, z uwagi na to, że ja się zaraz utopię zwyczajnie, bo to takie jest właśnie. No dlatego ja wody nie lubię w tej grze, bo bardzo łatwo jest się utopić w ogóle. Dobra, tutaj jest dźwignia. Matko Boska, wy pewnie słyszycie moje klawisze, zgaduję. Kurde bela. Ja jeszcze próbuję nią od razu, wiecie, wymanewrować, żeby żeby ona się od razu odwróciła. To chyba tutaj było, nie? Tak. I mamy tutaj dźwignię kolejną. Co chyba też jest czasówką, więc trochę nie bardzo teraz. Weźmy sobie smoczka. Zobaczymy. Może się uda. A jak nie, to ponownie wczytam grę. Oczywiście, że nie mogłam wycelować. O kurczę, druga ryba. Druga ryba, która mnie nie lubi, a może nawet i trzecia, bo te ryby są wredne. Weź podpływaj do tej krawędzi, Laro. Żyje? Żyje. I nawet chyba nie straciłam życia. Wydaje mi się. Z wrednymi rybami. A to jest sukces. Ja już normalnie cierpię. Swoją drogą, my mamy wszystkie sekrety już. Czyli możliwe, że ten rozdział się... poziom się zaraz skończy. Ała! Ała! Chciałam się złapać, a tak to wystrzeliłam trochę amunicji. A, dobra, niech stracę. Przed chwilą dostaliśmy w ogóle sporo harpunów. Ile? 21 mamy, a mieliśmy... 16? Dobra, to dalej. Co tutaj jest? Dziura. Dziura. Dobrze wiedzieć. Tutaj też jest dziura, ale taka bardziej bezpieczna. Kolejna dziura, bardziej bezpieczna. Czy tutaj mam radę wejść? W teorii. W praktyce nie. Okej. Okay. Tutaj się ześlizguję. Bym wpadła. No i dobra. Zresztą zakładam, że ja tutaj w ogóle nigdzie nie wejdę, więc chyba czeka nas tylko ta dziura. Taka mniej bezpieczna dziura. No i dobra. Stań na krańcu. I co? Może bardziej bezpiecznie zejdziemy. Ktoś? Bo tutaj oczywiście potrafią być wrogowie w najmniej spodziewalnych momentach. Spodziewalnych, nowe słowo. Tutaj coś jest, tylko czy to jest bloczek, czy drzwi? To jest bloczek, okej. Okay. Który mogę przesunąć w dodatku. Więc dobrze. Wiecie co, ja sobie bym na niego wskoczyła wpierw, ale niestety za nim nic nie ma. Szkoda. Nie tak, Lara. Przesuwaj go dalej. Zanim na niego wejdziemy, to sobie właśnie poprzesuwaj, żeby było wygodniej wejść wyżej, o ile się w ogóle da wejść wyżej w tym momencie. Bo to też jest... Bo to też może być kwestia taka, że... A nie, da się, dobra. Może być kwestia taka, że po prostu jest to uniemożliwione na chwilę obecną, ale nie mamy póki co tego problemu, więc spoko. O Jezus Maria! Okej. Otworzyło się tam, o. Nie wiem, czy widzicie, tam u góry się otworzyło i się wysypało. Dobrze wiedzieć. Ale zatrzęsło porządnie. To trzeba przyznać. I w takim razie przeskakujemy sobie na drugą stronę. Tutaj chyba nic więcej nie ma po drodze, wydaje mi się, bo stąd chyba żeśmy spadli wcześniej. Tutaj... Pójdziemy jeszcze sobie tu. Nie tak. Nie tak. To się już chyba nie uda. W ten sposób. Dlatego też ja bym chciała w tę stronę. O, tutaj bym chciała wejść. I co tutaj jest? Czyżby śmierć? Póki co nie. Ale zawiły ten korytarz. Dobra. Gdzieś doszliśmy.
Gdzieś, gdzie jest niemiło. A wiem, co tu będzie. Dobra, pamiętam już to miejsce. Tylko, że to było mało przyjemne miejsce dla mnie. Więc... więc no pamiętam to miejsce, ale wolałabym go nie pamiętać. Boże. Weź bądź człowieku mądry i teraz skocz tam, gdzie chcesz skoczyć. ale mówiłam, że wolę takie kluczenie. Boże, Lara, weźcie mnie nie męcz, tak? Proszę cię. Jak mówiłam wcześniej, w poprzednim odcinku chyba jakoś albo coś koło tego, wolę być w takim miejscu. Aha, tutaj nie wejdę. No dobra, czyli idziemy do dziury, z którą wpadliśmy tutaj, żeby tutaj wejść wyżej. To będzie tam. To będzie tam. I tą stroną. Dobra, złapała się, hura. I dobra, co ja tutaj mogę robić? Zielonego pojęcia nie mam. Mogę teraz pójść tam. Nieważne. tak, jak tylko mi się tam uda wskoczyć, to mogę oczywiście pójść tam. Jezus Maria, Lara, nie męcz ty mnie w kategorii tego, jak ty skaczesz, proszę cię. Okropieństwo. I oczywiście, że tam się nie możesz się wskoczyć. A czekajcie. Byś się przesunęła trochę. O, byś się dosunęła. Dobra, może lekki krok w tę stronę. I nadal nie możesz wejść. Ech. O, nie, ta Klara. O, matko. Stołu normalnie. Z tym modelem postaci. Chciałam zrobić tak, żeby się ona przesunęła w powietrzu, bo ona się przesuwa delikatnie w powietrzu właśnie jak trzymamy przycisk do przodu. Żeby ona właśnie, jak w trakcie kiedy ona leci. O, może w ten sposób. Okej, okay. Czy ja tutaj dam radę wskoczyć sobie? Chyba nie. W dalszym ciągu mnie koszel męczy, mnie też to irytuje, moi mili. Tylko weź tam właśnie nie zeskocz mi przypadkiem, dobra? Bym była pocieszona, jakbyś tego nie zrobiła. Ale... No w tę stronę też niedobrze, Lara. dobra, w takim razie bym chciała przejść tutaj. O, trochę wyżej. Ja może sobie ponownie zapiszę grę, bo teraz jak zeskoczę i będzie mi niewygodnie wchodzić, to przynajmniej będę mogła sobie wczytać grę. Więc no. I wydaje mi się, że może się stamtąd nie ześlizgnę. O mój Boże. Więc próbujmy wskoczyć. Nie, ześlizgnęłam się. Ech. Wiecie co, bo ja wiem jakby co jest naszym celem na chwilę obecną. A może tutaj bezpośrednio wskoczę? Możliwe. Możliwe, tak. Skoczę tutaj bezpośrednio, a ja się tak męczyłam z drogami dookoła. Wiem, co jest właśnie naszym celem, z tym, że jak mówię, ja pamiętam mniej więcej ten moment. Pokażę mi. Otworzyło mi drzwi, ale nie zrobiło to, czego się spodziewałam, że zrobi, ani to, co chciałam, żeby zrobiło. Przykra sytuacja. Dobra. To dokąd teraz? Zielonego pojęcia nie mam. Chyba... chciałam powiedzieć, że chyba z powrotem na dół, ale może nie tak. dobra, w takim razie jeszcze raz idziemy. Oczywiście. Ajajaj. Ajaj, ten mój kaszel. Sorry za takie wykrztusianie, bo ja w zasadzie nie tyle kaszę, co wykrztuszam w tym momencie, ale... Niestety. Niestety tak bywa. I oczywiście stoper mi się wyłączył, więc musiałam go znowu włączyć. Dobra, w takim razie pociągamy ponownie za dźwignię. Znowu mi się otworzyły drzwi. Tym razem się obróciła, jak jej kazałam. Niesamowite. Kiedy jeszcze, wiecie, nie było widać. Zapiszemy sobie ponownie, żeby nie spotkała nas taka sama kara od losu za... próbę przejścia poziomu? Nie wiem. Tak słynno, ja cały czas obserwuję mniej więcej właśnie nasze tutaj zdrowie. Czy ja bym powiedziała, że się jakoś diametralnie zmienia?
Nie powiedziałabym, szczerze mówiąc. Dobra, bym chciała. W sumie nie wiem, co bym chciała, szczerze. Oczywiście uderzyłam w ścianę przed chwilą, ale. Kurczę, no nie wiem, serio. Nie pamiętam. Mam prawo, nie mam pamięci idealnej. Ajajaj. Dobra, weź, że mi tu wskocz wyżej, bo wyżej zawsze jest lepiej. Jak mówię, ja pamiętam, co się tu robi, ale i w jakim konkretnie, wiecie, w jakiej kolejności. Czy ja coś widziałam tutaj w rogu? Czy mi się tylko wydawało? Mi się tylko wydawało, niestety. Aczkolwiek wydaje mi się, że dam radę tam doskoczyć. Oczywiście, że mi się wydaje tylko. A szkoda. Życie by było trochę prostsze. O mój Boże, chodzenie tutaj to jest ból. Na pewno ja nie dam rady tutaj nic zrobić. No, nie zapowiada się. Z pewnością. O Jezus Maria, kompletnie nic nie widać. O, ty nie zapadnio. Pochylnio, ty zła. No i czekajcie. Tu są dwie dziury. Nie zauważyłam tej drugiej. Nie zauważyłam. Noż, kurczę, wejrzę się złap, kobieto. Możesz przecież. Dobra, wezmę cię trochę w tę stronę. Dziękuję, złapałaś się. Wow. Dobra, jesteśmy po drugiej, nie wiem, czy po drugiej stronie tego syfu, czy w jakimś innym pomieszczeniu. Myślę, że obie opcje są prawdopodobne i mamy więcej wspinania się. Cudownie. ja nie wiem nawet, co to jest, bo w sensie, myślę, że najbardziej adekwatnym strzałem by było, że to jest jakiś metal wraz z ziemią, ale nie wiem. Dobra, tutaj dam radę przejść tutaj jakoś. Tam dam radę, tylko. Dobra, zapiszę sobie grę ponownie. Dam radę z miejsca przeskoczyć? Dam radę. Dobra. I wchodzimy sobie tutaj. Jest kolejna dźwignia. I chyba nikt tutaj skąd nie ma gdzie wyjść. Skąd nie ma gdzie wyjść? Dobrze. Jak słyszymy, mogliście usłyszeć, że zleciała, tak? Została spuszczona, w sensie inaczej, wyjęto korek z wanny, o, i została spuszczona woda. A że my jesteśmy w kanałach. Nie no, żartuję oczywiście sobie, ale w sumie metafora pasuje. Po prostu było słychać dźwięk przelewanej wody. Dobra, sobie tutaj wskoczymy w ten sposób. I idziemy już tutaj właśnie. Tylko, że ja sobie właśnie zapiszę jeszcze grę, bo tutaj będzie ktoś pewnie nieprzyjemny, jak dobrze pamiętam. Bo akurat to trochę pamiętam, że był tutaj ktoś. Właśnie, już słyszymy tego kogoś, jak mnie irytuje swoim oddychaniem bardzo głośnym, bo czemu by nie? I ja sobie stąd dziadę załatwię. Tylko panie dziad, by pan wypłynął tak, żebym pana mogła załatwić, co? Oczywiście teraz nie chcę. Bo po co? A, wypłynął. Byś się wynurzył? Ej! Co za cham ze wsi? Teraz oczywiście przepraszam każdego ze wsi, jeśli to was uraziło. Nie miałam tego na celu. Bardziej wiecie, mi chodziło o to, że. No. Zresztą widzieliście, no dziad może we mnie celować, ale ja w niego nie. Dobra, próbujemy przepłynąć. Spadaj! A że tutaj jest właśnie mało miejsca do manewrowania. Zresztą, wydaje mi się. Oż ty, dziady! Dobra. Mam zero życia według tej gry. Ja nie wiem, jak to odczytywać. Czy faktycznie już przegrałam, czy jednak mi pozwoli wziąć apteczkę. Małą, dużą. Dobra, małą. Nie.
Zostaw ty mnie! Weźmiemy jednak dużą. Straciłam właśnie małą apteczkę, ale co tam. Weźże mnie, zostaw. Ty też padaj. Uff, mamy to. Mamy to. A że nie muszę się przejmować w tym momencie sekretami, to ja nie wracam pod tą wodę. Bo już wszystkie wyzbieraliśmy, żeby nie było. Gorzej, jak się okaże, że trzeba tam iść dalej. I pewnie tak się okaże. Zająć życie. I zająć szczęście. Swoją drogą, sprawdziłam sobie przypadkiem też, muszę przyznać, w sensie przypadkiem, specjalnie sprawdziłam, czy przypadkiem nie pominęłam o granatnika, ponieważ nie odzyskaliśmy go jeszcze. To jest jedyna z naszych broni, której właśnie jeszcze nie odzyskaliśmy. No nie, to chyba tutaj otworzę obok. Ty! No. Ja patrzę, w co Alara celuje. Przecież oni już nie żyją, a tutaj Nurek się wychylił. No ale dobra, pasuje mi to. Więc ponownie zapisujemy sobie grę. I lecimy dalej. A, koniec poziomu. To wezmę sobie, jak już dają ammo zużyte 208 naboi. To wszystko do Uzi, bo ja tylko z Uzi teraz strzelałam. Okej, w takim razie wybieramy sobie od razu Uzi i nawet dobry przycisk do tego pamiętałam. Zapiszemy sobie od razu. Tak jak myślałam, w tym momencie jesteśmy w poziomie Wrak Marii Dori. Wreck of the Maria Doria. Maria Doria w sumie. Aha, z miejsca? Już? Serio? Panie! Panie! Siodę mnie! Ała! Wyjdźże! Wypłyniesz? Chodź, chodź! Nie przejmuj się! Życie jest piękniejsze niż ci się wydaje tutaj na powierzchni. No chodź! Aj, nie, to się nie uda raczej. Fajnie by było. Wracaj do mnie, no. Co będziesz mnie samą zostawiał, no. Daj mi trochę rozrywki. Dobra, nie, bo to już zaczyna brzmieć dziwnie. Dobra, w takim razie. A, tutaj pan jest. Wezmę sobie harpuny, nie zważając na stratę zdrowia. Albowiem masochizm. Wejdź ze mnie, zostaw! Nie strzelaj we mnie, ty! No, cały czas we mnie strzela. Co za niemiły człowiek. Wychodź. Dobra, i ja sobie oczywiście włączę mój stoper, bo mi się cały czas wyłącza. Okej. Okay. Ktoś coś? Już mnie karmiał tutaj medykamentami, ale jak najbardziej mi to pasuje. Dobra, spodziewam się, że też mi się wynurzy w pewnym momencie ten nurek tutaj. A? Płynie! Widzę po cieniu, że płynie. No chodź. Oj, nie tak, Lara. Nie powinnam przycisku zdejmować. W sensie zdejmować palca z przycisku strzelania po prostu. Dobra, przypłyniesz tu jeszcze. Obserwuję po cieniu. Jak każdego orła. Obserwuję po cieniu, czy się zbliża. Pozdrawiam każdego, który załapał jakąkolwiek grę, do której właśnie teraz nawiązałam, bo w sensie jakąkolwiek, w sumie jedną konkretną. Czyli, dobra, od razu wam powiem, załapa. W sensie ja wiem, że nawiązanie jest niezbyt dobre, jeśli nie można ogarnąć, do czego to jest nawiązanie. Ała, to mnie zabolało. No ludzie, no. Zabolało mnie i moją dumę. Dobra, weźmiemy sobie może w ten sposób. No to się nie udało. Ewidentnie się nie udało. Nie wiem, jak tutaj spać, żeby było bezpiecznie, szczerze. więc tak. Próbujemy oczywiście wpierw w ten sposób. Ach, nie tak. Bliżej niewyartykułowane dźwięki. Nie ma co. Nieprzyjemna sprawa. Nie. Teraz będzie seria moich śmierci. Jak stąd zejść?
Czy jest tutaj jakaś stabilna platforma? Pewnie nie. O, widzicie w ogóle, że jest smoczek z srebrny? Z tej, z lewej strony. Dobra, wiecie co, mam inny pomysł. Nie, to się nie udało. To się również nie udało. Nie wiem, szczerze. No nie mam pojęcia. Naprawdę. W sensie myślę, że się trzeba zsunąć, bo wtedy Lara nie będzie jakby przykucać w momencie, w którym sobie spadnie. W sensie mam pomysł. No, nie do końca, ale też już wiemy przynajmniej, że są wrogowie tutaj niżej trochę. Tutaj niżej trochę. Dobra, pomysł. No szkórka wodna, no na Boga, no. Jak stąd zejść? Jak? Aż się rozkaszlałam. No szczerze, nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ten fragment będzie stanowił dla mnie główny problem. No nie, no nie. Jak? Ej, a może ja tutaj potrzebuję po prostu pełnego życia? Czekajcie. Też opcja. Tak, ewidentnie. I oczywiście, że zmarnowałam trochę naboi, bo ja wiem już, że tutaj będą mało preferowani przeze mnie ludzie. I oczywiście, że też wystrzelałam się trochę bardziej niż było to potrzebne. Czy ktoś tu jeszcze będzie? Wpierw się trzeba upewnić, że jesteśmy bezpieczni. Potem można sięgać po środki leczenia. dwie małe apteczki dostałam. Smaczne, smaczne. To trzeba przyznać. Dobra, ktoś tutaj jeszcze jest? Może przypadkiem? Albo specjalnie? Się ukrywa? No póki co nie widzę, ale... myślę, że mój stan bezpieczeństwa może się w każdej chwili zmienić. Jest to sytuacja dynamiczna. Swoją drogą, można zauważyć tam w tym suficie, a w zasadzie w pseudosuficie, mamy taką dziurę, jednakże jak się rozejrzeć trochę dalej, mamy tutaj barierki, mamy tutaj mamy skocznię, czyli tak dosłownie przeskoczyliśmy albo spadliśmy przez basen. Dlaczego? Ponieważ jak wam mówiłam w poprzednim odcinku, nie mam pojęcia w którym dokładnie momencie, szczerze mówiąc, powiedziałam wam w poprzednim odcinku, że ten wrak statku, na którym w tym momencie jesteśmy, jest odwrócony do góry nogami i to można właśnie najlepiej zauważyć we wraku Maridori w tym poziomie, w sensie czyli właśnie mamy odwrócone do góry nogami poziom. Najzwyczajniej w świecie. Natomiast tak, teraz jak się tu chodziło? Chyba tutaj. Chyba o to miejsce mi chodzi. Dlaczego mi o to miejsce chodzi? No. Domyślcie się. Nie tak, Lara. Nie tak. Ale pomogło mi to trochę. O, pięknie. I dobra, ja bym chciała. Chciałabym flarę. I żebyś tą flarą rzuciła, moja droga. Bo nic nie widać kompletnie. A ja bym chciała coś widzieć. Halo? O, właśnie. Dobra, pędzę sobie i się odwracam, gdyż... Gdyż może sobie na chwilę... W sumie... O, tak zrobię. O, właśnie, idzie już. Kolejny dziad. Padł był? Chyba tak, bo Lara już do niczego nie celuje. No i dobra, pasuje mi to. Poczekajcie sekundkę. No dobra. Oczywiście znowu mi się ten stoper wyłączył. Ajajaj. Cały czas się wyłącza. Cały czas muszę przerywać na chwilę. No ale tak, dotarliśmy do naszego srebrnego
Smoczka. No, tak więc mamy sekrecik. Szybki zapis z tego tytułu, że mamy sekrecik. I co? I czy ja dam radę wyskoczyć od razu? Nie, bo po co? Ale za drugim razem już się da. I ja zużyję kolejną flarę, bo ja mam w tych flar 22. Sporo. Chciałam powiedzieć, że właśnie, że mam tych flar sporo, ale nie byłam pewna ile. Ty pan nic po sobie nie zostawiłeś. A ten pan? Czy coś po sobie zostawił? Nie. Przykra sytuacja. Przynajmniej mi się zrobiło przykro, że nic dla mnie nie macie, panowie. Dobra. Okej, więc tak, na wstępie mam taką zagwozdkę pod tytułem co się tutaj robiło? Szczerze, nie pamiętam kompletnie tego poziomu akurat. Jest to jeden z gorszych właśnie, gorzej pamiętanych przeze mnie poziomów. Natomiast tutaj mamy jakieś ten, coś do przepłynięcia. Czy nie będzie tutaj nurków więcej? Nie mam pojęcia. Myślę, że jest to... Tak, już słyszę dziadów. Dam radę tutaj wyjść? Dam radę. I w sumie dobrze, że jeszcze jestem w wodzie. Bo tak to może przypłynąć szybciej. W sensie szybciej. Po prostu może przypłynąć. Jest większe prawdopodobieństwo, że tutaj przypłynie za mną. Ale chyba tego nie chcę zrobić. Odwieczne problemy z wami nurkami. Chyba, że ja słyszę jeszcze tego, którego zostawiłam ze sobą. Jakby mało prawdopodobne, ale możliwe. Tak. Tutaj mamy dźwignię. Szczerze, to mnie to trochę przyprawia o dreszcze, te dźwięki oddychania nurka. Niezbyt przyjemne. Oj! Panowie! Panowie! Co to ma być? O, okej. Można i tak. Coś jeszcze? To było zabawne. Sobie po prostu pojęczał zza ekranu. Można i tak. Bynajmniej nie narzekam. Serio, było zabawne. Dobra. Natomiast tak. W sumie trafiłam do miejsca preferowanego, bo ja pamiętam, że tutaj mimo wszystko trzeba było pójść, więc no jak mówię, miejsce preferowane. Ile ja mam życia? Około połowy. Dobra, ale naprawdę mnie rozwalił tym, że sobie umarł dosłownie za ekranem. Troszeczkę jeszcze. Nie tak, że bardzo za ekranem. Troszeczkę za ekranem. Ojojoj, a ja znowu marnuję pociski. Ale to jest spoko. W Tomb Raider 2 jest sporo pocisków. Więc nie narzekajmy. Ogólnie myślę, że ja zostanę z tą dewizą, że jak mam jakąś broń, to będę ją, w sensie inaczej, jak mam amunicję do jakiejś broni, to będę z tej broni korzystać, koniec, kropka, a nie, że właśnie będę sobie chomikować tą amunicję na nie wiadomo kiedy, bo to jednak nie jest opcja, w sensie jest opcja oczywiście, ale nie jest to jakaś bardzo benefitowa opcja, że tak to ujmę. O mój Boże. Ja się tu będę musiała wrócić później. No. Chyba, że... Nie, nie mam nic użytkowego, że tak powiem. Mamy strzelbę, mamy pistolety, mamy Uzi, mamy M16, mamy harpunowiec. A w sumie wybiorę sobie harpunowiec. Nie wiem, czy to się tak nazywa. Broń na harpuny. Broń harpunem scelowana. Co? Nieważne. Ponownie zapis gry, gdyż ja teraz muszę, bo się uduszę, się wrócić. W sensie nie wiem, czy muszę, okej? Wiem, że na pewno... Wiem, że na pewno się będę musiała tutaj wrócić później. O Jezus. Ej? Ej! Dziwna sprawa. Dziwna sprawa, ale w sumie nie jest to tak, że mnie to nie cieszy, że ostatecznie nurka nie spotkałam. Mi się serio w sumie wydaje... W sensie, nie wiem. Myślę, że to jest możliwe, że to jest ten, którego ja zostawiłam ze sobą, wiecie?
Bo po prostu właśnie, nie wiem, zasięg dźwięku jest większy niż te tunele, które są tutaj porobione, bo ja w sumie nie jestem w stanie wyjść sobie poza świat, że tak powiem, żeby zobaczyć, jak ten poziom jest zbudowany. Bo wiecie, ogólnie kody są na przykład dostępne z wejścia w Skyrim, co nie? Jestem pewna, że jest chociaż jedna osoba, która użyła kodu, który pozwala na przenikanie ścian, przenikanie obiektów i w ogóle właśnie wyjście poza ten poziom. I widzieliście właśnie, jak te wszystkie katakumby zostały zbudowane. No to myślę, że tutaj po prostu, w sensie myślę, jestem przekonana, że tutaj jest po prostu na tej samej zasadzie zbudowane poziomy w postaci takiego jednego wielkiego, wyjącego się tunelu. Natomiast tak, nie jestem w stanie wyjrzeć poza ściany tego tunelu i nie jestem w stanie zobaczyć, czy faktycznie może się te dwa tunele zbiegają i po prostu słyszę nurka z tego drugiego tunelu, ale jestem przekonana, że tak jest. No i dobra, natomiast ja już, jak widzicie, ja już krążę sobie dookoła, gdyż jak możecie się domyśleć, kończę odcinek. Tak więc dziękuję Wam bardzo, ludzie, za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Możecie mi zostawić łapkę w górę, to będzie mi bardzo miło. Oczywiście w komentarzu, jak macie jakieś propozycje poprawienia jakości tego materiału, to również je wyraźcie jak najbardziej. No i co? Miłego dnia, ludzie. Do zobaczenia. Cześć!